Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witam Państwa. W studio witam naszego gościa, pani Aldona Ciborowska, publicystka. Szczęść Boże. No właśnie, powinienem powiedzieć publicysta czy publicystka? To bardzo pięknie ojciec zaczyna, dlatego że ja nie dalej jak dzisiaj, zanim wybrałam się do Torunia spod Warszawy, wróciłam do pewnego mojego tekstu. No bo ja piszę teksty, potem troszkę zapominam, co tam napisałam, ale napisałam taki tekst feministki poganki masonki, w którym napisałam o tym, co pani Środa uznawała za swoją misję. I powiedziała, że chodziło jej o to, żeby dokonywać pewnego wyrąbywania miejsca w języku. I do tego wyrąbywania miejsca w języku również należy takie przemianowanie, na przykład z doktor na doktorka, prawda, z publicysta na publicystka. Ja bym się jednak upierała przy tym takim klasycznym podejściu do języka. Także z tego powodu, że powstają nowe słowniki. Na przykład jest słownik, już zorientowałam się, że występuje taki słownik zrównoważony. I na czym on polega? Polega to na tym, że bardziej obowiązuje to, co częściej się używa, niż to, co jest regułą, to, co było regułą. I to są takie drobne przesunięcia, które są jakby na korzyść tego, co się powszechnie stosuje, a nie to, co jest właściwą i prawidłową regułą. Tak? Także na przykład pani adwokat, ale jednak pani adwokatka, no to jeszcze dla pokolenia moich rodziców, ale także w mojej młodości, a byłam młoda 30 lat temu, mogę tak powiedzieć, no to było bardzo śmieszne nawet. To było śmieszne, mało eleganckie i można powiedzieć takie raczej śmieszne. Adwokatka to zdaje się taka torba, z którą się nieraz chodzi, taka mała. To ja nawet już właśnie zapomniałam, że coś takiego istnieje. Pytam o to, dlatego że, proszę Państwa, temat dzisiejszego naszego spotkania jest rozeznawać, aby działać. Polityczna globalizacja rewolucji kulturowej. Stąd właśnie między innymi te definicje językowe i choćby nawet w przedstawieniu gościa one mogą się pojawiać i tutaj już mogą się wyrażać. Więc pytanie może najpierw o rewolucja kulturowa. Czym jest rewolucja kulturowa? Bo rewolucja kojarzy nam się oczywiście z jakimiś krwawymi przewrotami, z pewną dynamiką zmian, ale raczej w zakresie takim, powiedzmy, obszarem narzucania nowego porządku, tak? I zwykle zbrojnie. Dzisiaj no, czołgów nie widzimy, jakichś bagnetów nie widzimy, Armia Czerwona nie stoi u bram Warszawy, no, a mówimy o rewolucji. Tak jak kiedyś sobie śledziłam, skąd się to słowo rewolucja wzięło oraz czytałam troszkę o rewolucji, to zwraca się uwagę na to, że to jest obrót. I istotą rewolucji wcale nie jest przemoc taka wprost i siła, tylko zmiana. Zmiana o charakterze odwrócenia. Czyli tak, gdyby ta szklanka nie była pełna, to gdybym ją odwróciła do góry dnem, to jest dokładnie to. Czyli gdybym sama stanęła na głowie, to jest dokładnie to. I można powiedzieć, gdy postawimy kulturę na głowie, to jest rewolucja kulturowa. To znaczy wszystko na odwrót. Czyli to, co było wartością, staje się antywartością dla tych, którzy dokonują rewolucji. I teraz, a norma staje się patologią. A norma staje się patologią i można powiedzieć, że rewolucja kulturowa jest właśnie takim obrotem. Czyli to, co jest normą, staje się patologią. Współczesna rewolucja, która dokonuje się bardzo cicho, a ona jest, można powiedzieć, taką kolejną rewolucją po rewolucjach, które miały miejsce w historii, ona rzeczywiście działa bardzo, bardzo tak aksamitnie, no przez media głównie. Ta rewolucja kulturowa to jest język, zmiana języka, zupełnie celowa,
to jest zmiana stylów życia, zachowań. Wprowadza się zupełnie nowe sposoby myślenia o rzeczywistości. I w tej rewolucji kulturowej musimy powiedzieć, że ona jest efektem naprawdę setek lat pracy rewolucjonistów, to znaczy takich osób, które zupełnie centralnie rozprawiają się po prostu z rzeczywistością taką, jaka ona jest, na przykład rzeczywistością kobiety, mężczyzny, rodziny, społeczeństwa, praw, języka. Rozprawiają się, ponieważ można powiedzieć, lubią bawić się w takich zmieniaczy świata. I ja tutaj przywiozłam taki tekst króciutki, żeby pokazać, że to nie jest kwestia ostatnich 50 lat, tak jakbyśmy sobie myśleli, że ta rewolucja kulturowa to jest od 68 roku. Można powiedzieć, dzieci, kwiaty, to one są już wykwitem, takim można powiedzieć upiornym wykwitem, ale takim wykwitem długotrwałych procesów. I o tym pisał w encyklice Pius X. To była encyklika Nasza odpowiedzialność apostolska, Notre charge apostolique, z 1910 roku, 25 sierpnia. I ja pozwolę sobie przeczytać, dlatego żeby unaucznić Państwu, że my, mówiąc o rewolucji kulturowej, mówimy o długotrwałym procesie, który, można powiedzieć, w naszych czasach doprowadza do przejęcia władzy nad całym światem. To jest to, o czym moglibyśmy powiedzieć na samym końcu, czyli do rewolucji globalizacji takiej politycznej. Czyli to, co było, można powiedzieć, postulatami, o czym się pisało w różnych tam pracach i tak dalej, to teraz zajmuje miejsce w polityce, w przepisach prawa. I teraz ja przeczytam, jeśli ojciec pozwoli. Co Pius X w encyklice przytoczonej przeze mnie pisał, należy z całą mocą powtórzyć w tych czasach, rok 1910, w tych czasach społecznej i intelektualnej anarchii, gdy każdy sam sobie ustanawia siebie nauczycielem i prawodawcą, społeczeństwo nie będzie zbudowane inaczej niż Bóg to uczynił. Wtedy był również ten problem. My mamy swój problem w naszej historii z tą rewolucją po 68 roku, ale wtedy te procesy też były bardzo groźne, stąd tak poważne dokumenty. Społeczeństwo nie będzie zbudowane, o ile Kościół nie położy fundamentów. Nie, cywilizacji nie trzeba powtórnie odkrywać. Nie trzeba budować nowego społeczeństwa na obłokach. To zostało już dokonane. Jest nim chrześcijańska cywilizacja i katolickie społeczeństwo. Należy je tylko ustanowić i bezustannie przywracać w oparciu o naturalne i boskie podwaliny przeciwko wciąż odradzającym się atakom niezdrowych utopii, buntów i bezbożności. Omnia instaurare in Christo. Ja znalazłam ten fragment, ponieważ on jest cały czas bardzo aktualny. Bardzo aktualny, dlatego że my jesteśmy teraz konfrontowani z rewolucją kulturową, która stała się już rewolucją polityczną. Czyli jeżeli wszystko chcielibyśmy budować na Chrystusie, to Chrystus jest miłością. Nie ma w nim odrobiny nienawiści. W związku z czym cywilizacja prawdziwie chrystusowa to jest cywilizacja życia, to jest cywilizacja miłości, to jest cywilizacja prawdziwego rozwoju, to znaczy takiego rozwoju, który nie jest rozwojem narzuconym przez żadną sektę, chociaż byłaby to sekta polityczna. No właśnie tego typu hasła, ci, których pani określa rewolucjonistami, mówią, że miłujmy się, kochajmy się, szacunek dla wszystkich, peace, prawda, love i tak dalej, i tak dalej. Łącznie z tymi hasłami związanymi z tolerancją. Tak więc jakby te wszystkie postulaty związane z, nazwijmy to najogólniej, z miłością,
słyszałam, one występują u tych rewolucjonistów, przynajmniej hasłowo. Słyszymy to. Księże, ojcze, wspaniałe pytanie znowu, bo ono znowu nawiązuje do tego, a przecież żeśmy się w ogóle nie umawiali. O czym myślałam sobie jadąc tutaj i w domu przygotowałam tak jakby odpowiedź na to pytanie, którego nie znałam wcześniej. Mianowicie rewolucjoniści pracują nad podstawieniem i podstawiają pod słowo miłość zupełnie co innego, mianowicie żądzę. Żądzę. I żeby nie być gołosłowną, ja zerknęłam sobie znowu do jednego z moich artykułów o Almodowarze. Te artykuły były publikowane w naszym dzienniku, dotyczyły różnych ideologów. Na razie przerwałam ten cykl z różnych racji, ale pisałam o Almodowarze, czyli o reżyserze, który udzielił pewnego wywiadu na początku lat 90., który ukazał się również w Polsce, Rozmowy z Almodowarem, który tam wprost napisał o tym, że w jednym filmie, i tutaj on sam o tym pisze, Zwiąż mnie, on pokazuje obraz serca Pana Jezusa. To jest Hiszpan z pochodzenia. Wychował się w takiej katolickiej rodzinie, w ogóle w klimatach katolickich. I on teraz pisze tak. W filmie Zwiąż mnie ukazuje więc ten obraz, w którym widzimy gorejące, rozpalone serce po to, aby powiedzieć, iż będzie mowa o dwóch istotach kochających się do szaleństwa. Wykorzystałem święte serce Jezusa Chrystusa w sposób nie do końca religijny. Przekształciłem język religii w głęboko ludzki język miłości. I o czym my tutaj teraz mówimy? Że nie da się do końca uciec nawet największym i perwersyjnym ideologom od rzeczywistości. Rzeczywistość serca jest. Tylko to, co było sakralne, Najświętsze Serce Pana Jezusa, to jest atak główny ideologów, proszę mi wierzyć, Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Najświętszej Marii Panny. I on ukazuje w swoim perwersyjnym filmie Najświętsze Serce Pana Jezusa, po czym pokazuje sceny, no można powiedzieć, żądzy seksualnej. To podstawienie, które jest transportowane przez obraz, zresztą ono występuje teraz również w takim filmie, który jest bardzo, bardzo wysoko oceniany. Mnie koleżanka poprosiła, żebym z nią poszła na ten film. Mianowicie Zimna wojna. I tam jest opowieść również o sercu. Nawet w jednym z kadrów jest obraz Najświętszego Serca Pana Jezusa w takim kontekście, w którym dziewczynka śpiewa dwa serduszka, cztery oczy, co płakały we dnie w nocy, dwa serduszka, co płaczecie, że się spotkać nie możecie, ojojoj. I wydawałoby się, że cały film będzie nam opowiadał o wielkiej, wielkiej miłości. Tymczasem w tym filmie następuje podstawienie tego, czym jest miłość naprawdę, czyli aktem woli, afirmacją drugiego, następuje podstawienie tego, czym jest miłość, na reinterpretację miłości w stronę tego, że miłość to jest zwyczajnie pasja seksualna. I tyle, wyżycie się. I ten film to pokazuje. Zresztą bardzo taki mocno ideologiczny film, który kończy się jakby z samobójstwem kochanków w kościele, którego sufit jest no, kompletnie zrujnowany. W związku z czym widać niebo, ale to niebo to jest takie fizyczne niebo, chmurki i tak dalej. Tego nieba teologicznego nie ma. W związku z czym to, co ojciec mówi, to jest efekt jakby oddziaływania literatury, która powstawała naprawdę już dawno, bo to w XVIII wieku to już pracowało, w XIX wieku no, wychodziły powieści, które pokazywały zupełnie inaczej miłość, tak? Na przykład Madame Bovary Flauberta,
tam rzekomo mówi się o miłości, ale to jest jakaś namiętność, chora namiętność. Także to podstawianie to jest praca naprawdę nie tylko dekad, ale setek lat, żeby ludzie dzisiaj mówili, że miłość sprowadza się tylko i wyłącznie do tego, co ideolodzy nazwali wypowiedzeniem się w orientacji seksualnej i zmianą partnerów. Zresztą partner to jest też język tej ideologii. Czyli na czym polega takie najważniejsze, najbardziej istotne punkty tej rewolucji kulturowej, obszary tej rewolucji kulturowej, gdzie należałoby być czujnym? W jednym ze swoich wystąpień, ono jest w internecie i ja będę przy tym się upierała, że ideologom, tym rasowym ideologom, chodzi o to, żeby doprowadzić przez całą rzeczywistość, którą zresztą niszczą, do tego, żeby człowiek odchodząc z tego świata przeklinał Stwórcę i Zbawcę. Ponieważ nie ma w ogóle czegoś takiego jak neutralność światopoglądowa, którą głoszą. Chodzi o to, żeby doprowadzić całą rzeczywistość i człowieka w tej rzeczywistości do tego, żeby on nie tylko nie wierzył w Boga. Nie. Może powiedzieć, chodzi o to, żeby ludzie, tak jak w obozach koncentracyjnych, byli tacy ludzie, którzy nie tylko tracili wiarę, ale ubliżali Bogu. I wszystko w tą stronę będzie kierowane. Cały system edukacji, cała medycyna, cała kultura. Zresztą państwo macie doświadczenie takie codzienne wtedy, kiedy zerkniecie i widzicie, na czym polegają gry, w które grają dzieci, tak? Jest tam mnóstwo nienawiści, przemocy, horroru, czarny świat. Zresztą osoby, które są związane jakoś z ideologiami i tak dalej, mówią o czarnym sercu, o kultury, tak? Dlatego, że my to odwrócenie, jeżeli mówimy instaurare omnia in Christo, czyli wszystko zbudować na Chrystusie, to jeżeli odwrócimy, tak? To możemy powiedzieć, niczego nie budujmy na Chrystusie, tak? Niczego nie budujmy na Chrystusie i to niczego nie budujmy na Chrystusie właśnie się realizuje. To rozumiem, że mamy być baczni we wszystkim, bo nie usłyszałem odpowiedzi na pytanie, w jakich tych punktach mielibyśmy być szczególnie silni. To ja może troszeczkę doprecyzuję. Mhm. Ponieważ któryś z ojców do mnie zadzwonił tak naprawdę przedwczoraj z zaproszeniem na dzisiaj. Ja podsunęłam ten temat dzisiejszy, nawiązując do spotkania, które miało miejsce 13 października w Warszawie i nosiło ten sam tytuł, który ja zaproponowałam, czyli rozeznawać, aby działać, polityczna globalizacja rewolucji kulturowej. I było to spotkanie, które było wystąpieniem księdza profesora Tadeusza Guza, ale na tym spotkaniu była również obecna osoba, której myśli ja przybliżam w Polsce od lat już 11, pani Margaret Peters, która jest autorem kursu DVD, który ja przetłumaczyłam i który niebawem ukaże się w wydawnictwie Sióstr Loretanek. To jest 15 wykładów, w których Margaret Peters, tak, to są wykłady po pół godziny, pokazuje wszystkie płaszczyzny, w których powinniśmy być uważni. Dlatego jeżeli ojciec mi w tej chwili zadaje pytanie, to można powiedzieć, gdyby władze telewizji Trwam zgodziły się, że pogadamy sobie jeszcze przez 7,5 godziny, czy ja odczytam to, co przywiozłam, no to wtedy możemy przejść... Ale wymienienie tych płaszczyzn 7,5 godziny nie musi zająć. Możemy tak, to po prostu ja może powiem. Jest nowy język, wymienić. Jest nowy język, nowa globalna etyka. Na nowy język i nową globalną etykę Margaret Peters poświęca 4 wykłady. Mamy również taki sygnał, że na przykład w kilka dekad kultura przechodzi od... Tutaj może podam przykłady, bo to są przykłady, które ona dała. Tych przykładów jest mnóstwo, ale to będzie taka ilustracja. W kwestii języka przechodzimy od rodziny do rodzin. Rodzina to jest ojciec, matka, tak, mąż, żona i dzieci.
tak i pokolenia, a tutaj są rodziny w każdej postaci. To już jest rewolucyjne. Od rodziców do par i jednostek. Od małżonków do partnerów. Od małżeństwa do wolnej miłości, zamieszkiwania pozamałżeńskiego. Od autorytetu rodzicielskiego, posłuszeństwa dzieci do praw dzieci. Od komplementarności mężczyzny i kobiety, komplementarności, czyli dopełniamy się. Jesteśmy wzajemnie sobie potrzebni, uzupełniamy się, wspieramy się, do umowy między płciami. Przechodzimy od sumienia, dobra i zła, do wolności wyboru. I ja tutaj zaznaczam i podkreślam zawsze, ta wolność wyboru nie ma nic wspólnego z wyborem między dobrem a złem. To jest wolność wyboru na zasadzie takiej, jak się wchodzi do marketu i tam jest wszystko. Czyli wolność wyboru wszystkiego, bez zobowiązania wobec dobra. Czyli tutaj sumienie przestaje mieć rację bytu. Dalej, od szczęścia do dobrobytu, do prawa do przyjemności i do jakości życia. Przechodzimy od prokreacji do reprodukcji, od daru z siebie do posiadania własnego ciała, kontroli swojego losu. Na przykład feministki mówią, to jest mój brzuch. Tak? Czyli w ogóle taki antropologiczny przekręt, tak na dobrą sprawę, bo my jesteśmy ciałem i duszą. Prawda? My jesteśmy ciałem i duszą. Dalej, od wszystkich form legalnej władzy do wzmocnienia pozycji jednostki. Od duchowej łączności międzyosobowej do zlania się indywiduów bez imion i bez twarzy. Od doświadczenia dziecka jako daru do prawa do dziecka i zapłodnienia in vitro. I teraz te rzeczy są bardzo głębokie, bo to, że ludzie potrafią to już teraz przyjąć jako rzecz dobrą. Tak sobie wyobrażają, że na przykład dlaczego ktoś nie może, skoro chce, skoro pragnie, na przykład mieć dziecko poczęte metodą in vitro. Dlaczego? Dlaczego nie może? I wszelkie argumenty racjonalne, rzeczowe będą odrzucane, bo akcent pada na to, ja chcę. Po prostu ja chcę i to wystarczy. Dlatego, że tutaj chcenie, albo inaczej ideologicznie to się nazywa potrzeba, ktoś ma potrzebę, dowolną potrzebę i już ta potrzeba ma być zaspokojona. Zresztą niedawno mi znajomi opowiadali, że byli na pewnym szkoleniu, gdzie pani szkoliła ich, że w Holandii na przykład w jakichś takich domach opieki zastępczej, jeżeli dziecko ma, które jest w opiece zastępczej, potrzebę seksualną, to ma być asystent taki seksualny, czyli w normalnym języku to jest prostytucja, tak? Który tę potrzebę zadowoli. I to będzie norma. To już tam jest norma. U nas na razie się powoli ludzi z tym oswaja. Mówi pani, że gdzieś to jest normą, u nas ludzi się oswaja, to znaczy, że jest to działanie jakoś zaplanowane. Na przykład na jednym z czarnych marszów aborcjonistka krzyczała, że będzie w Polsce wkrótce druga Irlandia. No, wiemy, że tam w ciągu w zasadzie chyba 3 lat bardzo zmieniło się prawo, więc ta rewolucja nastąpiła w sposób, dynamika tej rewolucji była niezwykle gwałtowna. Jeżeli w tak krótkim czasie doszło do zmiany prawa, ona pewnie wcześniej dokonała się i w innych obszarach po to, żeby to prawo zostało zmienione, bo gdyby nie było wcześniejszej pracy nad sumieniem ludzkim, rozumem ludzkim, relacjami ludzkimi, to pewnie byłyby jakieś protesty w zakresie tego prawa. Tymczasem referenda w społeczeństwie, które do niedawna określano jako ultra wręcz katolickie, powodują, że to prawo jest zmieniane właśnie w kierunku tym, o którym pani mówi. Znaczy abstrahując od referendów, bo my nigdy nie wiemy, kto tam miesza w tych rzeczach i po co one są, bo tak na dobrą sprawę prawo nie powinno być dyskutowane. To znaczy prawo jako prawo jest prawem.
Natomiast to, co teraz wchodzi, to są przepisy. To są przepisy, po prostu przepisy, które są tak naprawdę wydmuszkami prawa w klasycznym tego słowa znaczeniu. Można powiedzieć, mają pewną taką formę, ale to z prawem jako sztuką dobra i słuszności nie ma nic wspólnego, czy z prawem naturalnym, które tak naprawdę, gdybyśmy mówili restaurare omnia im, instaurare omnia in Christo, tak? No to o czym ojciec mówi, to jest totalna abstrakcja. Natomiast ja mówię, że właśnie dowodem na to, że Pan Bóg jest większy i ze wszystkiego zła potrafi wyprowadzić dobro, to jest to, że ojciec właśnie teraz powiedział, że feministka powiedziała, że to u nas będzie i tak dalej. I ja mogę powiedzieć, że tak, dobrem z tej wypowiedzi jest to, że ona jakby ujawniła coś, co jej strona, tak na dobrą sprawę, chce opowiedzieć jako teoria spiskowa. Znaczy tamta strona będzie mówiła, że to są teorie spiskowe, że ciemnogród opowiada dyrdymały. Tymczasem ta pani ujawniła to, co jest oczywistością dla tamtej strony, bo to nie jest żadna walka. Tylko ja może tutaj króciutko powiem o tym, że były takie konferencje ONZ-owskie w latach 90., które to wprowadziły. To, o czym my mówimy, one to wprowadziły. One, można powiedzieć, rozkręciły to koło, które teraz się toczy przez Europę i przez świat. I państwa i rządy są jakby potulnie, przyjmują wszystko, co przyszło po tych konferencjach ONZ-owskich. I to była edukacja dla wszystkich w Yomtien. 90 rok, potem Dzieci i ich prawa, Nowy Jork, 90 rok, Środowisko i zrównoważony rozwój, Rio, 92 rok, Prawa człowieka i kultura uniwersalna praw Wiedeń, 93 rok, Populacja i zdrowie oraz prawa seksualne i reprodukcyjne, Kair, 94 rok, Rozwój społeczny, Kopenhaga, 95 rok, Kobiety i perspektywa gender, Pekin, 95 rok, Habitat, Stambuł, 96 rok, Wyżywienie, bezpieczeństwo żywnościowe, Rzym, 96 rok. I my to wszystko już mamy w Konstytucji z 97 roku. Także te walki uliczne i tak dalej, ojcze i kochani państwo, to jest, można powiedzieć, jakaś taka inscenizacja, bo tak na dobrą sprawę, jak sięgniemy sobie do celów zrównoważonego rozwoju, które są nabudowane na tych konferencjach ONZ-owskich lat 90., to jest, można powiedzieć, kolejny etap mądrości procesu, tak? Bo to jest komunizm, to jest neomarksizm. Ale to znaczy, że te wszystkie kobiety, które wychodzą na przykład ubrane na czarno, to są przekonane, że to jest taka potrzeba globalizacyjna, że one mają świadomość tego, że uczestniczą w takiej rewolucji kulturowej, czy są w pewnym sensie jakieś inne jednostki, centra, które tym zarządzają, no, które skrzykują tych rewolucjonistów na pierwszy front, no bo im więcej będzie rewolucjonistów, tym będziemy głośniejsi. Strasznie złożone pytanie. I teraz tak, są agenci zmian i oni nawet sami używają w swoim języku takiego sformułowania agent zmian. Więc za chwilę ktoś zostanie, wskazując to, co pani wskazuje, wyśmiany i powie, no co taka dziewczynka z liceum może, uważa ją pani za rewolucjonistkę, za to, że chce zmieniać, no nie wiem, właśnie robić drugą Irlandię w Polsce i to jest zaplanowane, że ona jest takim agentem wpływu. Znaczy wie pan co, ja znam takie opowieści rodziców, którzy płaczą, po prostu płaczą, bo to są katolicy, których córka na przykład idzie na taki marsz właśnie z jakimś tam wieszakiem, tak, i jest za aborcją. I rodzice płaczą i tak dalej i na pewno nie posyłali jej na żadne kursy dla agentów zmian. Natomiast można powiedzieć, że cała rzeczywistość tak zwana medialna niestety, chociaż już w edukacji te rzeczy też występują w różnych tam postaciach i tak dalej, działa tak, że rodzice tracą dzieci
bo dzieci słuchają bzdurnych rzeczy, czy bzdurnych rzeczy oglądają. Ja niedawno byłam u znajomych i tam był włączony telewizor i tam były, i tak kątem oka patrzyłam, dzieci siedziały naprzeciwko tego telewizora, kątem oka patrzyłam i na taki program, ja już nie przytoczę, co to za, w ogóle za stacja była, ale tam były wręcz programowane zachowania, znaczy chłopcy się przebierali za dziewczynki, to były takie środowiska dzieci, dzieci, młodzieży, także są pewne zachowania kodowane u dzieci, które oglądają telewizję i oglądają no, chłopca, który się przebiera za dziewczynkę. Są jakieś tam rozmowy. No, ja już kiedyś mówiłam w rozmowach niedokończonych, ale to chyba w części nocnej, mówiłam o tym, że pojawiają się na pewnym etapie filmy, takie jak na przykład z Johnem Travoltą i Olivią Newton-John. I tam jest taki... Taka opowieść o tym, jak grzeczna dziewczynka w pewnym momencie staje się wampem. I tak to jest. To znaczy te różne filmy to są tak naprawdę postulaty ideologiczne, które pokazują grzecznym dziewczynkom, że one wcale nie muszą być takie grzeczne, uładzone, takie czyściutkie, takie niewinne, bo strasznie fajnie jest być takim wampem. I tam, w tamtym filmie pamiętam, że był problem jakiejś tam dziewczyny, która chciała też dokonać aborcji. Bo te rzeczy idą w ten sposób. One idą właśnie tak po cichutku i mięciutko. Ale to chce pani powiedzieć, pani doktor, że gdyby nie media, to ta rewolucja kulturowa, która no być może powstałaby gdzieś, byłoby ognisko takich zmian kulturowych w jakimś kraju czy na jakimś obszarze, nie rozprzestrzeniłaby się, nie zglobalizowałaby się, a przynajmniej nie tak szybko, gdyby nie współczesne media? Zdecydowanie tak. Zresztą ideolodzy sami o tym piszą. Ja w swoich artykułach też o tym piszę i powracam do ideologów, którzy o tym piszą. Piszę o tym Rorty, Eco, piszę o tym Fromm. To jest bardzo, bardzo centralna praca polegająca na zmianie postaw. Do tego dążą. Oni wprost o tym piszą. To nie są żadne moje wymysły, tylko tak po prostu jest. Ja napisałam dwa takie artykuły, które wyszły w naszym dzienniku w swoim czasie, a potem była taka grubsza publikacja. To jest, serdecznie Państwa do tego odsyłam, bo ja się naprawdę nieźle napracowałam przy tym. Oko Judasza i alchemicy ludzkiego ducha. Ja się tam po prostu powołuję na konkretne wypowiedzi ideologów. Poza tym, że media mają, jakby są również techniką taką umasowienia, pewnego rodzaju hipnozy, ale również kodowania postaw. I ja tam mówiłam o takim filmie, który, między innymi na przykład, o takim filmie, który został nagrodzony w roku chyba 86, a w 87 roku, w 88 roku był na konfrontacjach w Polsce. Dla osób młodszych wyjaśnię, że konfrontacje to raz do roku publiczność za komuny mogła obejrzeć to, co się dzieje na zgniłym Zachodzie, jak to tam wówczas się określało. No i wszyscy pędzili na te konfrontacje i chcieli po prostu zobaczyć, co tam. I był taki film, który się nazywał Dom Gry. I to był film, który kodował, ja to zresztą też tak napisałam, Dom Gry jest przeciwstawiony znowu czemu? Inaczej Dom Chleba to jest Betlejem. Każde serce człowieka może być Betlejem, jeżeli narodzi się w nim Chrystus. I teraz domu chleba przeciwstawiają ideolodzy dom gry, czyli serce, które jest zimnym szulerem i graczem. I ten film prowadzi wątek w ten sposób, że zło jest większe, że w każdym z nas, bo tak ideolodzy, tacy freudomarksiści myślą, że to, co w nas ciemniejsze, bardziej perwersyjne, zwycięży zawsze. A my wiemy, że Bóg zawsze jest większy. Więc jest to również ideologia dosyć smutna, tak naprawdę, chociaż ubiera się w różne pióropusze, maluje się, pudruje, prawda, i tak dalej. Z mężczyzn robi jakieś karykatury, można powiedzieć, smutne. Ale nawet jest taki program, który czasami sobie z koleżanką oglądamy, bo rzeczywiście polscy artyści są bardzo utalentowani. Ale jednak program, który bez sensu angażuje na przykład
artystki do tego, żeby odgrywały artystów, a mężczyzn do tego, żeby odgrywali kobiety. I można powiedzieć, że no wielki talent, jeżeli kobieta potrafi odegrać mężczyznę i tak dalej, no bo to są ludzie sceny, prawda? No to, ale tak naprawdę po co? I tak to wygląda zawsze trochę koszmarnie, tak? No w teatrze greckim właśnie tak było. Ale były maski. Były maski. Ale były maski, trzeba o tym pamiętać. Mamy już czas, żeby oddać go naszym słuchaczom, więc zapraszamy serdecznie Państwa. Numery telefonów 56 657 0011, numer dla telewizów z Polski Północnej, 657 0012 Południa, dwa numery telefonii w naszej rodzinie 536 600 300, 536 600 400 i numery dla widzów z zagranicy 00 48 56 657 00 13 i 657 00 14. Czekamy na Państwa telefony. Pani doktor Aldona Ciborowska, publicysta. Publicysta. Jest naszym gościem, a temat rozeznawać, aby działać. Polityczna globalizacja rewolucji kulturowej. Mówimy o tej rewolucji, mówimy o globalizacji. To, że ona jest polityczna, to znaczy, że stoją za tym decyzje kogoś konkretne, bo można globalizować dobro i można globalizować zło. Nikt nie, ktoś może powiedzieć, no a co pani przeszkadza globalizować dobro? To znowu odwołam się do tych spotkań warszawskich. W 2013 roku ksiądz profesor Tadeusz Gus, to była promocja pierwszego tomu rozmów niedokończonych z księdzem profesorem Tadeuszem Guzem, które ja przepisałam z mojej inicjatywy, które miały miejsce tutaj na falach Radia Maryi i Telewizji Trwam. Serdecznie Państwa zachęcam. Świetne rzeczy, to są takie sokratejskie dialogi, można powiedzieć. Współczesny Sokrates rozmawia ze współczesnymi i tłumaczy rzeczywistość. I na tym spotkaniu w Amikusie właśnie przy kościele świętego Stanisława Kostki i przy grobie księdza Jerzego, ksiądz profesor Tadeusz Gus spotkał się z publicznością, ale także z takim redaktorem Telewizji Polskiej, panem Janem Pospieszalskim. I tam właśnie powiedział, że my mamy globalizować miłość, bo jeżeli oderwiemy się od sensów, prawda, znaczy naszą misją jest globalizować miłość, globalizować prawdę, globalizować piękno. To jest nasza misja. Kiedyś jak staniemy przed najwyższym, wiecznym, odwiecznym i miłującym Bogiem, to On nas z tej miłości rozliczy. Zapyta, jak kochałeś. To będzie to. Także to jest nasza misja prorocka, nauczycielska, kapłańska. Globalizować. Ale co my robimy? My się poddajemy globalizacji, która ma zupełnie odwrócony charakter w stosunku do Ewangelii. Mamy telefon, bardzo proszę. Halo. Tak. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Mario z Rzeszowa. Ja witam oczywiście bardzo serdecznie Państwa w studio i mam takie pytanie nawiązujące właśnie do ostatniego nieomalże zdania Pani doktor. I teraz jeżeli chodzi o to, co Pani mówi o stronie filozoficznej, o semantyce i tak dalej, to jest bardzo piękne i trafne, ale na marginesie tego, a może nie tak całkiem na marginesie, dla mnie jest bardzo taka widoczna sprawa pauperyzacji i wręcz niechlujstwa no, w konkretnej mowie, to znaczy i w wypowiedziach, no i także w formie pisemnej języka polskiego. Język polski, ja nie powiem, że on jest tylko tak zaśmiecany, jak pani mówi, to jest jedna sprawa, ale oprócz tego w ogóle jako język, w pewne formy stosowane do tej pory i dotyczące na przykład charakteru wypowiedzi
chociażby nawet o kobietach. Były rozróżnienia, prawda, w stosunku do mężatki przy nazwisku i były rozróżnienia w stosunku do osoby niezamężnej, powiedzmy panny. I było to wyraźnie mówiono. Były końcówki, była ówna, była owa. Ja mówię o, już nie mówię o konkretnych nazwiskach, ale to były końcówki przy nazwiskach stawiane, które już od razu wskazywały, o jakim charakterze jest ta osoba. Teraz to nie tylko jest wyplenione całkowicie, w 100%, mogę tak powiedzieć, ale wręcz nawet, i to dla mnie to jest straszne, że nie tylko młodzież tak mówi, ale ja słyszę chyba we wszystkich nieomalże kościołach w Polsce nie odmienia się nazwisk. Czasami się odmienia i to wygląda śmiesznie i nie wiadomo, o kogo chodzi, czy o kobiety, czy o mężczyznę, jeżeli się odmienia tylko imię. Natomiast nie odmienia się niektórych, właściwie nie niektórych, no prawie wszystkich nazwisk. Tak, to dziękuję bardzo Pani Mario, dziękuję bardzo, bo tutaj trochę schodzimy jednak z tematu. To pewnie wynika raczej z nieznajomości zasad języka polskiego, aniżeli może z jakiejś rewolucji. Myślę, że na bazie tego pytania możemy zauważyć, że w niektórych dokumentach, formularzach, czy również w internecie przy wypełnianiu określonych rzeczy pojawiają się tego typu sformułowania jak powiedzmy Mr., Mrs., Miss, czy inne. Tutaj, czyli pan, pani, no panna, chociaż w Polsce to już raczej też nie funkcjonuje, właśnie. I obok jeszcze inne, na przykład jak ktoś nie chce zdefiniować, jak się do niego zwracać pan, pani, albo po prostu nie mieści się, powiedzmy, mentalnie w tych możliwościach, które są zawarte, więc stwarza mu się jeszcze taką dodatkową i to już jest rewolucja kulturowa. To znaczy ja troszkę inaczej bym podsumowała ten głos pani, dlatego że język jest bardzo ważny. Jakby inną sprawą jest to, że rzeczywiście ta rewolucja właśnie, ona bardzo bije po języku. Naprawdę, to znaczy dlatego, że ta rewolucja posługuje się takim słowem, które się nazywa dekonstrukcja. To jest słowo tego, tak jak na przykład w socjalizmie była socjalistyczna prawda, socjalistyczna mądrość i tak dalej, i tak dalej. To tutaj w języku i w ogóle filozofia tutaj polega na dekonstrukcji. I jeżeli pani zauważa to bardzo dobrze, to bardzo dobrze, bo to też wbrew pozorom to też jest element dekonstrukcji. Dlatego, że my powinniśmy zawsze upierać się jako katolicy, a katolickie to jest powszechne, prawda? Ale też my nie możemy zapomnieć o tym, że katolickie to znaczy tak, uniwersytety powstały właśnie na tym gruncie. Uniwersytety, czyli miejsca, gdzie się wykowywało najlepszą myśl. Najlepszą myśl. No, ja zawsze odsyłam do tego kluniackiego opactwa, które było ogromne, miało niesamowite zasługi dla miejscowej ludności, ale także dla całej Europy. I jak ja tam byłam w swoim czasie, też byłam młodą kobietą i zobaczyłam ruinę, która jest tam po prostu podtrzymywana w ruinie. Też napisałam taki tekst po wielu latach, starsza siostra Francja na ten temat, bo nie bardzo mogłam zrozumieć, jako no, młoda jeszcze kobieta, jak to jest możliwe, że Francuzi w ogóle nie odbudowują tego. Teraz zdaje się, że coś tam się zaczyna dziać, bo jest taki człowiek, który też kocha to miejsce i zdaje się, że on tam będzie uruchamiał odbudowę tego miejsca. No ogromny klasztor, a Polacy przecież odbudowywali co się da. I teraz ja uważam, że właśnie to polskie to jest to, żeby ratować każdego człowieka, ratować język, ratować to, co jest dobrem. Dobrem jest również język. I to, co pani powiedziała, to jest bardzo... To każdy z nas musi wykonać tą pracę odbudowy
w sobie, bo proszę mi wierzyć, ja referuję te zagadnienia, ale to nie znaczy, że ja sama nie muszę wykonywać cały czas dużej pracy nad tym, żeby sama nie podążać drogą dekonstrukcji. Bo my jesteśmy wszyscy, niestety, ale wszyscy jesteśmy bardzo głęboko już ofiarami rewolucji tych set lat, ale również tego przyspieszenia, bo to jest przyspieszenie tak naprawdę, które ma miejsce po 68 roku, kiedy to no, różne rzeczy zdarzają się w Ameryce, ale także we Francji, gdzie tam jest ta rewolta na Uniwersytecie w Nanterre, zresztą takim, można powiedzieć, uniwersytecie z ducha rewolucyjnym, ponieważ on został stworzony jakby w opozycji do klasycznej Sorbony. W latach 60. tam Paul Ricoeur jakoś maczał też w tym palce. Dopytałbym pewnie jeszcze odnośnie powodów tego przyspieszenia, ale już mi tutaj góra mówi, że mamy kolejny telefon. Bardzo proszę, halo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Bardzo serdecznie witam księdza prowadzącego i gościa, panią w telewizji. Ja chciałam powiedzieć, że jestem prababcią i dziękować Panu Bogu, że są tacy ludzie jak ojciec Rydzyk, który założył tą telewizję i to radio, że trzeba pilnować, że tak powiem, języka, obyczajów i nie można sobie pozwolić na to, żeby nam siłą wpakowali się, że tak powiem, z buciarami do naszej religii, do naszego kościoła, do naszych szkół, do naszych przedszkoli. Wiadomo, że każdy chce mieć dobre w domu. Ja jestem tylko ciekawa, że taki rządzący, który takiego lewactwa uczyli, czy on by chciał mieć coś takiego w domu, czy on sobie zdaje sprawę, że nie czyni się tego komuś, co się sobie nie jest miłe? To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, jest mi też bardzo przykro, że zaczyna się nawet dziać coś takiego. Ja dałam na mszę i na przykład ja jestem pozbawiona nazwiska, jak się mówi Anna. No jest mi przykro, bardzo przykro, bo są, jak widać, ludzie podzieleni na elity. No i nawet się też tak zdarzyło, że miała być wtedy msza, no ale nie wiadomo, czy ten pan mecenas sobie będzie życzył, żebym ja była w tej samej mszy. No to może sklasyfikujmy po prostu dla ubogich, czy dla wyższej sfery. I po prostu jeszcze powiem taką rzecz, bardzo niefajną, ponieważ tak jak na Jasną Górę, które jest nasze królestwo, to jest nasz skarb, nasza perła, Toruń. I takie elity, które tyle ludziom zła wyrządzają, mają czelność prosić o mszę i to jeszcze dziękować Bogu, że to publicznie, że tak powiem, jest ujawnione. Ja z całym szacunkiem bardzo dziękuję, że ojciec Rydzyk jako rycerz, że tak powiem, Torunia wszystko pilnuje. I nie dajmy się po prostu sprowokować, bo to jest na takiej zasadzie, że bierze się palca, a potem się patrzy, ile jeszcze można ręki wziąć. I jak my nie będziemy stać szturmem przy swoich dzieciach, przy swoich wnuczkach, przy swoich prawnuczkach, przy swoim języku, przy swoim piśmie, przy swoich prawach, to będzie blado. A jeszcze bladziej jest, bo jak pójdzie taki dżentelmen do telewizji, bardzo pięknie mówi, a jak się do niego zadzwoni czy napisze listy, ja już mam po prostu, bym powiedziała, 60-kartkowy zeszyt ze wszystkich próśb o swoje błagania i niestety nie ma odezwu i rąbi mi się na oczach całego świata drzewo na głowie. Także bardzo serdecznie dziękuję za to radio, za tę audycję i za tych ludzi. I pozdrawiam też z całego serca nasze kochane karmelitanki bose, które upraszają dla nas łask i wszystkie zakony, jakie tylko są na świecie. Z Panem Bogiem i Bóg zapłać za wysłuchanie mnie. Dziękuję, z Panem Bogiem. Bardzo serdecznie dziękuję. Ja tutaj chciałabym może zacytować kawałeczek książki, bo mówimy o kulturze, a ja właśnie wczoraj wpadła mi w rękę taka książka pana Jana Trokowicza Losy ziemi Konkolewnickiej i Trwanie w wierze. Pan napisał taką książkę o wszystkim, co tam się na tamtym terenie dzieje. To jest niedaleko Międzyrzeca Podlaskiego. I ja przeczytam kawałeczek. Lud podlaski był zawsze religijny. Pobożność była trwałą cechą osobowości chłopskiej. Potrzebą kształtowaną od najwcześniejszego dzieciństwa przez rodzinną tradycję. Decydowała o obyczajowości. Całe życie, dzień po dniu, dawano temu wyraz. Nawet nie wyobrażano sobie, że można postępować inaczej.
Rano i wieczór odmawiano najczęściej wspólnie pacierz. Bez przeżegnania się nie rozpoczynano jedzenia. Przy każdym spotkaniu witano się słowami: niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków amen. A w pracy: Panie Boże, dopomóż. Bóg zapłać za Słowo Boże. Nawet w ubogich chatach zawsze wisiało dużo obrazów świętych. Krzyże, koropielniczki. Na drzwiach inicjały imion trzech króli. I tutaj jest jeszcze parę stron na ten temat, na temat życia codziennego. Dlatego głos Pani jest bardzo, bardzo, bardzo cenny. Trzeba pilnować naszej kultury w naszych domach, w relacjach tam, gdzie mieszkamy. No, bardzo często teraz to stosuje się hej, tak? Hej, cześć albo witaj. Natomiast na przykład w mojej wsi coraz więcej osób pozdrawia się szczęść Boże albo niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jest jakaś wielka tęsknota do tego, żeby naszym codziennym czynnościom nadać poważniejszy wymiar, żeby rzeczywiście, tak jak Pani mówi, no w tych różnych naszych społecznościach, no my wszyscy jesteśmy dosyć pogięci przez tą rewolucję. Także ludzie często doświadczają tego, że nawet w naszych społecznościach to bycie siostrą w wierze czy bratem w wierze, prawda, nie zawsze jest takie oczywiste. Czyli brakuje miłości w tym wszystkim. Zadajemy sobie różne pytania, ale ja uważam, że trzeba pilnować codzienności. Trzeba pilnować codzienności, bo rewolucjoniści też jej pilnują. Prowadzą rewolucję codzienności. Mówią o tej rewolucji codzienności przez drobne czynności albo przez czynności życia codziennego. Wchodzą ze swoją rewolucją, tak od rana do wieczora. Także dziękuję serdecznie, życzę błogosławieństwa Bożego, dużej odwagi, po prostu no, życie tutaj mija bardzo szybko. Natomiast my, każdy z nas ma misję, niezależnie od tego, czy jest ubogi, gdzie go życie postawiło. Każdy z nas ma misję i taką, ja dostałam taką korespondencję wczoraj od znajomego, fragmencik takiego dzienniczka pani Lęczewskiej, w której ona właśnie mówi o tym, że każdy z nas powinien dawać siebie, pomagać w drobnych rzeczach. Bądźmy darem dla innych, to odnowimy, ustanowimy wszystko z powrotem właśnie na Chrystusie. Budujmy na Chrystusie. Niech nas nie gorszą słabości innych, bo my sami również upadamy, ale Bóg jest większy i ja myślę, że życie nasze, niekiedy bardzo ciężkie, pokazuje, że jednak Bóg zwycięża. Potrafi w ostatniej chwili wielkiego grzesznika doprowadzić do nawrócenia. Po prostu jest tyle cudów, tyle łask, tyle dobrych spotkań, żebyśmy się też koncentrowali na tym, że Bóg jest większy, jest to zło. Są ci rewolucjoniści, mają swój język, ale pracujmy od rana do wieczora nad tym, żeby być rycerzami właśnie i Niepokalanej, i Jezusa Chrystusa, bo On, Jego serce to jest gorejące ognisko miłości. To jest Król i zjednoczenie serc wszystkich. I dążmy do tego, żeby poznawać naszą wiarę, poznawać nasz język, zgłębiać, dbać o piękno języka. I ja myślę, że Panu Bogu będzie się to podobało, a przecież najważniejsze jest to, żeby w Jego oczach nasze działania były właściwe. Prosimy, telewizja Trwam, halo. Halo, halo. Słuchamy. Dzień dobry, Mariusz. Dzień dobry. Dokładnie z Marsylii tutaj i słucham was tutaj i bardzo, bardzo mi się podoba, co wy mówicie. Tylko ja bym dał taką radę jedną, co do wszystkich tych ugrupowań lesbijek lub panów myślących inaczej. Jest tyle wysp na świecie. Żeby nie można było tego posegregować. Pan jest paniami, panów jest panami. I oni dojdą sami w końcu do jakiegoś racjonalnego zrozumienia, że to jest wbrew Bogu i wbrew przyrodzie. To tak wszystko króciutko. Dziękuję, panie Mariuszu. No to by była właśnie segregacja. Ach, no, więc nie wiem, panie Mariuszu,
To tyle bym się odniósł może do tego, może pani doktor coś. Ja może powiem tak, więcej. Miałam kolegę na roku, który, a ja studiowałam na ATK, na Wydziale Prawa Kanonicznego i miałam przerwę w studiach, potem wróciłam na te studia i spotkałam takiego człowieka, on już teraz nie żyje, ale często osoby po prawie kanonicznym uzupełniały jeszcze studia na Uniwersytecie Warszawskim. No, ale też powstała wówczas ta Wyższa Szkoła Administracji Publicznej. On tam poszedł, ale również trafił do takiej szkoły, która powstała przy panie i tam pisał doktorat. I on powiedział, że on nie zakończy tego doktoratu, dlatego że prowadziła go pani Łętowska i on się w pewnym momencie zorientował, że on by musiał wstrzelić się w ducha jakby akceptacji tych małżeństw, tych rodzin, tak? Nie rodziny, tylko tych rodzin. I on powiedział, no ja bym po prostu nie mógłbym potem spojrzeć mojej córce w oczy. Także my mamy swoje bitwy i można powiedzieć, że czasami trzeba też umieć z czegoś się wycofać, zrezygnować, no żeby nie potwierdzać ideologii. To są takie bitwy, że one są na co dzień. No rzeczywiście miał prawie że gotowy już ten doktorat, ale zrezygnował i taki drobny bohater, tak? No człowiek sumienia nie pod wszystkim się podpisze i raczej ja uważam, że my tak na co dzień musimy się douczać, dlatego ja serdecznie Państwu polecam zainteresowanie się tymi kursami na płytkach DVD, które ukażą się u sióstr Loretanek, żebyście Państwo zorientowali się, na czym polega ta ideologia, bo to są bardzo dobre kursy, to jest po 20 parę minut, po 30 minut wykład. Jest ich razem 15 i jak Państwo bardzo dobrze zrozumiecie, o co chodzi w tej ideologii, będzie można szerzej iść do ludzi, informować o tym. A mnie się wydaje, że osoby, które zostały w jakiś sposób zakodowane, zaprogramowane, żeby negować własną płeć, żeby gorszyć innych, no bo niestety tak to jest, że to zgorszenie jest, ale to nawet nie wynika z tego, że ktoś ma jakieś takie problemy z tożsamością, tak? Co ideolodzy nazywają prawem do orientacji seksualnej. Bo to nie tylko tego dotyczy, to obyczajowości w ogóle dotyczy. To jeżeli ludzie zaczną słyszeć, że jest norma, no bądźmy świadkami normy, bądźmy świadkami miłości. Dobra, ale musimy rozeznać, aby móc działać. Dlatego, że naszym zadaniem jest nie tylko jakby pokazywać, co jest złe, tak, czy orientować się, co jest złe, ale naszym zadaniem jest być solą ziemi. Czyli kto powiedział, że taka osoba, która na przykład neguje własną tożsamość płciową, patrząc na dobrą rodzinę, patrząc na wspaniałego człowieka, nie zapragnie prawdy o sobie? Kto powiedział, że nie? Że nie zawróci? Prosimy, Telewizja Trwam, halo. Dobry wieczór, szczęść Boże. Szczęść Boże. Wszystkim prowadzącym witam panią publicystkę serdecznie. Jestem nauczycielem i chciałabym powiedzieć i podzielić się kilkoma refleksjami. Otóż, moi państwo, obserwuję z przerażeniem, według mnie są to planowane szkolenia, w których ja oczywiście uczestniczę. Jestem bardzo doświadczonym nauczycielem, wieloletnim nauczycielem. I ostatnio chociażby podam taki termin. Myślę, że ten termin się doskonale wpisuje w dyskusję, o której Państwo, o tych problemach, które poruszacie. Na przykład termin grywalizacja. To jest jeden z terminów, które wchodzą do polskiego systemu szkolnictwa jako jedna z nowinek aktywizacji uczniów na lekcjach. Takich nowinek jest bardzo wiele na bardzo różnych płaszczyznach i one się świetnie wpisują, niestety oczywiście negatywnie, w przemianę kulturową, o której Państwo mówicie. To się dzieje w szkołach. I chciałabym, ja tylko sygnalizuję, to jest bardzo duży problem i wydaje mi się, że
Powinny być też odpowiednie szkolenia, które będą antidotum na to, co się próbuje zrobić w szkolnictwie, czyli zaczynamy zmieniać świadomość nauczycieli. Powiem szczerze, że wielu nauczycieli jest dopiero co młodych wchodzących, którzy dotknęli już na studiach problematyki gender jako tej tak zwanej pozytywnej ideologii. Więc wiecie Państwo, to się wszystko pogłębia już na płaszczyźnie, że tak powiem, edukacyjnej. Jeżeli nauczycielom się wtłacza takie antywartości, później one, jeżeli nie będzie antidotum, nie będzie szkoleń w środowisku nauczycielskim, jakie to są zagrożenia. Więc obawiam się, że to po prostu dalej będzie szło. I tylko tak nawiasem mówię, że dobrze by było może kiedyś ten temat poruszyć głębiej, bo też dziękuję oczywiście, że istnieje taka telewizja, w której można poruszyć te problemy tak bardziej publicznie. Bardzo Państwu serdecznie dziękuję. Pozdrawiam serdecznie i niech Matka Boża prowadzi dzieło oświecania ludzi. Dziękuję bardzo Pani Bożeno. Pani doktor? To, co Pani powiedziała, bardzo dziękuję za ten telefon i za tę wielką troskę, bo ja też mam znajomych nauczycieli, rozmawiam z nimi. Problemów nauczyciele teraz mają bardzo wiele, dlatego że mało mają czasu w ogóle na naukę. Poza tym są fatalne podręczniki. W podręcznikach idzie bardzo dużo złych treści. Jest taki pan Jacek Skrzypacz, który na prośbę posła Klawitera przeprowadził analizę e-booków pod kątem okultystycznych treści. I taka analiza istnieje, jeżeli Państwo byście mieli ochotę na przykład zaprosić takiego pana Jacka Skrzypacza, który naprawdę wykonał bardzo dużą pracę na ten temat. Proszę Państwa, zasadniczo jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji, dlatego że nie ma takiego środowiska w Polsce, które by zaproponowało podręczniki dla dzieci katolików. My jesteśmy poddani ideologizacji na podstawie właśnie przyjętych celów zrównoważonego rozwoju, bo ja to może potem odczytam, ale są w celach zrównoważonego rozwoju, jest edukacja do zrównoważonego rozwoju i edukacja do zrównoważonego rozwoju będzie edukacją genderową, edukacją, która będzie dzieci prowadziła do edukacji seksualnej, czyli to jest właśnie ta rewolucja. I teraz my to mamy już aplikowane w ustawach. Te wszystkie sprawy równościowe jest nawet w kodeksie postępowania cywilnego, już te rzeczy też zostały włączone. To po prostu idzie przez tak zwane przepisy. I teraz ja mogę powiedzieć, że ja wykonałam dosyć dużą pracę osobistą, bo ja jestem doktorem nauk prawnych. Publicystyką, proszę Państwa, ja się zajęłam tylko z tych racji, że spotkałam w swoim czasie Margaret Peters, z którą się przyjaźni już 11 lat. I ja stwierdziłam, że ktoś musi w Polsce o tych rzeczach pisać. Kiedyś tutaj już mówiłam o tym, że jak tylko poznałam Margaret Peters, a to było w 2007 roku, poprosiłam moją koleżankę, która zajmowała się publicystyką, zresztą bywała tutaj u Państwa w swoim czasie, pani Ewa Polak-Pałkiewicz, i ona napisała chyba dwa teksty do naszego dziennika, jeden o aksamitnej rewolucji, tuż po tym, jak ukazały się te publikacje Margaret Peters. Także ja chodzę z tym, proszę Państwa, od lat 10 i ja nie znalazłam w Polsce takiego środowiska, które by, ostatnio rozmawiałam z pewnymi osobami rzeczywiście, które chcą się zaangażować w to, żeby powstały podręczniki dla dzieci katolików. Dlatego, że my jesteśmy pogwałceni w naszym prawie do tego, żeby wychowywać dzieci zgodnie z naszym systemem wartości. Wychowywać to znaczy również dostarczać naszym dzieciom takie treści, z którymi się zgadzamy. Nam się narzuca to, o czym pani mówi. To jest bardzo poważny problem, dlatego że to jest uprzedmiotowienie dziecka. Mało tego, to jest gwałcenie umysłów nauczycieli i ja zdaję sobie z tego sprawę. Czy wtedy, bo to od razu pojawi się pytanie, tak. Czy wtedy w szkołach publicznych
no, które też są za pieniądze katolików utrzymywane. Jakkolwiek mam wrażenie, że gdyby przeprowadzić takie pytanie rodziców katolickich, przynajmniej z deklarowanych, jak dzieci mają być wychowywane, to no nie wiem, za czym by się opowiedzieli, to trzeba by sprawdzić. Natomiast ktoś powie tak, no to w takim razie, czy opowiada się pani za tym, żeby stworzyć szkoły dzieci katolików, szkoły dzieci ateistów, szkoły dzieci agnostyków, poszukujących, szkoły dzieci czy klasy dzieci muzułmanów w jednej szkole, żeby ich posegregować i wtedy każdy oddział ma inny podręcznik? Tu jest znowu bardzo wiele pytań, dlatego że... No to jest jedno pytanie, czy trzeba ujednolicać program, czy on może być zróżnicowany? To znaczy, proszę ojca, istnieją na przykład szkoły rabiniczne, tak? Istnieją szkoły wyznaniowe, a u nas w szkołach katolickich, tak zwanych katolickich szkołach, my realizujemy program, który jest z gruntu niekatolicki. I to jest problem na przykład dla rodziców katolików. Ja miałam taką historię, że ja po nawróceniu gwałtownym i dramatycznym, można powiedzieć, poszukiwałam takiej szkoły dla mojego dziecka, która byłaby katolicką i byłam bardzo rozczarowana. Można powiedzieć, 12 laty, a dowoziłam dziecko dosyć daleko do szkoły katolickiej, dlatego że szkoła katolicka realizowała program, który narzuca państwo, który jest mocno zideologizowany. To znaczy, można powiedzieć, z katolickości w szkołach pozostały wydmuszki. I ja może się narażę tutaj, nie wiem, dziesiątkom osób, ale stanijmy, proszę państwa, w prawdzie i powiedzmy sobie, że my zostaliśmy po prostu wykoszeni jako rodzice w naszych decyzjach. Zacznijmy na ten temat rozmawiać, zacznijmy na ten temat myśleć. Dlatego, że to nie jest tak, że my sobie teraz usiądziemy i będziemy robili ping-pong. Ojciec mi zada pytanie, a ja puk, tak? Nie, nad takimi rzeczami trzeba pomyśleć, a są ludzie w Polsce, którzy chcą już na ten temat myśleć. Otwórzmy w ogóle problem. Otwórzmy tę sprawę. Co to znaczy edukacja publiczna? Taka edukacja, która odmurza nasze dzieci, bo my musimy się na przykład konfrontować z absolutnie niekatolicką metodą testów, która przyszła do nas z Ameryki. Ja tutaj przewidująco przyniosłam taką książeczkę, która u nas wyszła, pana Hubarta i Clemansa, bo z Ameryki przyszły do nas testy. I tam już od roku 52 w Ameryce metoda pisemna została zastąpiona metodą testową. I teraz tutaj jest troszeczkę więcej na ten temat. To jest Agencja Testów Dydaktycznych, była taka w Ameryce. I to przyszło do nas, a proszę państwa, metoda testów to zastępuje naukę do prawdy, do poznawania prawdy, do zgłębiania prawdy, tresurą pod klucz, czyli zastępujemy wychowanie i edukację człowieka do tego, żeby zafascynował się prawdą, do tego, żeby kolaborował z kluczem, czyli uczymy ich pragmatyzmu. I młodzi ludzie pojęcia nie mają o tym, że można na przykład pięknie napisać wypracowanie, bo oni są, ja mówię, metoda testów jest metodą sekty. Zamyka ludzi w kluczu. Tak, tylko że ta globalizacja powoduje to, że na przykład są wymiany choćby studentów, uczniów, są Erasmusy, są różne i inne proszę, i teraz i oni ojca, muszą się odnajdywać. A jak oni się odnajdują? To jest jeden wielki pic na wodę. Jadą te dzieciaki i trafiają do grup, w których wykładowcy nie mówią po angielsku, a rzekomo tam się jedzie, czy po hiszpańsku te dzieci w ogóle nie wiedzą. To jest pic na wodę. One tam jadą. Zupełnie z innymi oczekiwaniami, zastają zupełnie co innego, bo ja znam relacje. Zrobiono globalny system odmóżdżania ludzi. I teraz, jeżeli my wiemy, co się dzieje, no to chyba lepiej być w Polsce i dobrze się nauczyć, niż jechać do Anglii i źle się uczyć.
czy jechać do Niemiec i źle się uczyć? To są rozmowy niedokończone, proszę Państwa, które mają inspirować. Z panią doktor spotkamy się ponownie o 21.30 w Radiu Maryja. Zdaje się, że przeszliśmy do tego momentu działać w naszej rozmowie. Bardzo dziękuję. Pani doktor Aldona Ciborowska, publicysta, była naszym gościem. Zapraszamy na 21.30. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Dziękuję.